Witam, Czarku. Bardzo zmartwiłem się, że nie mogę opublikować tego pięknego tekstu, który tak potężnie wypisałeś tutaj o rybach i o tym wszystkim, bo jeżeli zezwolisz, to proszę, napisz, bo chciałbym jednak ten tekst opublikować. Nie wiem, dlaczego go zrezygnowałeś z niego, że nie, tam nic nie ma złego. No cóż, zaraz ci wytłumaczę, o co chodzi. Chodzi przede wszystkim o jedną rzecz. O wspaniałą analizę. To, że masz tatę z poznaku ryb, że on troszeczkę ci reprymendy robi, no musi, jest ojcem. Czasami może coś. A to, że mówisz do mnie na ty, bardzo się cieszę. I powiem ci, że absolutnie nie. Nawet wolę, kiedy... Ja cały czas tłumaczę, my jesteśmy w internecie. Ja nie wiem, ile ty masz lat, czy ty masz 5 lat, czy 45, czy 95. A są tu dziewczyny, które mają po 80 lat, a są dziewczyny, które mają po 16 lat. I tak śpiewał kiedyś Kiepura. No, ja tak to traktuję. Czy blondynki, czy szatynki, wszystkie z was. I tak samo są w stosunku, przypuśćmy, do nas, mężczyzn. Identycznie. No cóż, jesteśmy wszyscy razem. Teraz dalsze części, wiesz, tutaj wypowiedzi twoich. No, nadal nie rozumiesz, jeszcze trzymasz się tych sloganów, wiesz, powietrznych, niepowietrznych, to pamiętaj o tym, że znaki wodne, a powietrzne są szalenie podobne. Wiesz, ja uczę tego. Uczę tego, jaka jest różnica, ale nie chcę tutaj. Nie chcę tutaj, dlatego, że nie, bo ktoś, coś, a to trzeba od początku do końca. Trzeba być w tej harmonii, a nie tak, wiesz, wyrywając. Teraz tak, jeżeli chcesz się zająć poważnie astrologią, to przecież latynosi mają tego mnóstwo. Wiesz, to jest po prostu nie do wiary, że większość, powiem ci, że literatury tej fantastycznej, właśnie tej astrologicznej, jest właśnie w języku hiszpańskim. I więcej tego znajdziesz niż na przykład w angielskim, czy niemieckim, czy chociażby w jakimś innym języku. Bo wbrew pozorom ta literatura jest wspaniała, a w dodatku, jeżeli będziesz coś potrzebował, zawsze ci wskażę, zawsze ci powiem, a to, że jesteś tam gdzieś daleko, w tej Hiszpanii, no to już mówiłem w jednym filmie, że ci bardzo zazdroszczę. Zresztą mam zamiar też tutaj wspominam drugi raz, że przeprowadzić się do Malagi. Czy to będzie możliwe? No nie wiem, zobaczymy, możliwe, że tak. Dlaczego Malaga? Bo ciepło, bo tam są moi znajomi, jedni, drudzy. I tam powstała, tam, no jest taka nadzieja, że powstanie pewna klinika. Już jedna jest, z którą współpracujemy. Ja razem z moim przyjacielem i jeszcze cała grupa osób. To jest klinika medyczna. Ja no mam nadzieję, że będę tam współpracował jako astrolog, ponieważ no, każdemu się wydaje, że zna astrologię tak jak zna medycynę. Medycynę to zna tylko wyłącznie lekarz i zostawmy to astrologii, zostawmy astrologowi. Przypuśćmy, chodzi tutaj o dokładnie o radionikę, zostawmy to osobom, które się na tym znają i twórzmy to razem, bo to, że lekarz zna, no niezupełnie tak jest. Każdy ma swój jakiś dział i ten dział dopiero funkcjonuje. A no jest. W dodatku, ja akurat chyba po raz pierwszy mówię o tym,
Z radioniką jest związany już od bardzo, bardzo, bardzo dawna, a już najbardziej poprzez założenie bloga. Ten blog był od początku jakby podłączony pod działania radioniczne. Znaczy nie działania radioniczne, co mieliśmy to pod uwagę, braliśmy. I w tej chwili powstanie jakiś taki dział astroradioniki, czy radioniki astrologicznej. Jeszcze zobaczymy, jaki to będzie rozdźwięk, ale właśnie tak. I przede wszystkim te rzeczy tutaj związane z całym tym układem, właśnie to, co Ciebie dotyczy też również, to właśnie przy miejscu zamieszkania zmian, miejsca zamieszkania zmian, pewne układy planetarne, które można właśnie wspierać radioniką. I ja już to robię od bardzo dawna. Robię te układy także były działaniami, które robiliśmy w gronie astrologów i one się udały. One się udały i dlatego, że się udały, ponieważ mija już sporo lat, a jeszcze vlog mój nie jest jakby w pełni doskonały, bo najprościej jest wszystko zrobić na hura, ale to nie ma tak na hura, to wszystko pomału. No i tutaj właśnie zaczynamy działać w ten sposób i zobaczymy. I właśnie miejscem najbardziej takim docelowym, który planujemy, to właśnie i nie wiem, gdzie ty mieszkasz, bo Hiszpania jest przeogromna. A może, no zobaczymy, może się jeszcze spotkamy. Trzymaj się. A to tutaj, no, pociągnęłeś za język, a ja niepotrzebnie się wyklepałem. No to, no cóż. No to na razie. Cześć.